Dobra. Nie wiem, czy mnie dobrze widać i dobrze słychać. Widać, słychać, jakby ktoś na czacie dał znać, to byłoby super. O, wszystko ok, super. Widzę kilka osób znajomych tutaj. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Ci, którzy kanał na YouTubie oglądają, to pewnie znają to powitanie. Dzisiaj będę Wam opowiadał o zapomnianych powieściach piastowskich. No nie tylko od pręgierzy. Tutaj do czata się odnoszę. Tak, o zapomnianych powieściach piastowskich i tak, chciałbym nagrać moją wypowiedź po to, żeby ona się później pojawiła być może na YouTubie, jeżeli tutaj ze sprawami technicznymi nie będzie problemu, to będzie można to później ewentualnie odsłuchać. Dobra, to już do powieści piastowskich, bo jest ich trochę i mam nadzieję, że wyrobimy się jakoś tutaj w czasie, że nie będzie dużego poślizgu. Ja zresztą mam skłonność do dygresji, więc jakbym w zbyt długie dygresje popadał, to proszę mi przerywać, mam tutaj czat z boku otwarty, będę wszystko widział. Dobrze. Powieści piastowskie, czyli tak w największym skrócie powieści, których akcja rozgrywa się za panowania Piastów, powieści historyczne. Teraz tak, trzeba było przed przygotowaniem się do tego tematu, no po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy zapomniana. Teraz znacie na pewno takie nazwiska jak Karol Bunsz, jak Antoni Gołubiew, jak Teodor Parnicki, no Zofia Kossak po części też pasuje do tych powieści piastowskich, ale o nich mówić nie będziemy. Nawet Gruszecką, czyli tą polską Virginię Woolf, która też powieść piastowską wielotomową popełniła, też sobie pominiemy. Spróbujemy sięgnąć po takich już zupełnie, zupełnie zapomnianych. O, jeszcze Walery Przyborowski, to też nie, swego czasu zresztą bardzo znany pisarz, który konkurował z Sienkiewiczem o sławę jak równy z równym, można nawet powiedzieć. Dzisiaj rzeczywiście już trochę przykurzony, ale jego się jednak nadal wydaje. Natomiast tych pisarzy, o których ja będę mówił, raczej się już dzisiaj nie wydaje. I to przyczyn jest kilka. Swoją drogą, tutaj pierwsza mała dygresja, trochę to na mnie zrobiło takie budujące wrażenie, że jednak wszystkim tym powieściom czegoś brakowało. One, tak jak można się zachwycać i należy się nawet nadal zachwycać tymi gigantami polskiej powieści historycznej, polskiej powieści piastowskiej, średniowiecznej, tak tutaj rzeczywiście zupełnie obiektywnie, niezależnie od tego, czy ta powieść budzi w czytelniku jakieś pozytywne emocje, czy nie, to patrząc na nią jak literaturoznawca, jak filolog, w każdej z nich coś nie wyszło, z czymś jest jakiś problem i pewnie głównie o tych problemach będziemy dziś mówić, bo powiem od razu, że jedna z nich jest taka, która naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała, ale mimo wszystko mam świadomość tego, że jest z nią wiele rzeczy nie tak i one chyba są do pewnego stopnia słusznie zapomniane, jakby na to nie patrzeć. Dobrze, to teraz tak, z jakiego okresu te książki pochodzą? I tutaj miałem dylemat, no bo zasadniczo od XIX wieku możemy mówić o polskich powieściach piastowskich aż do czasów współczesnych. No współczesność oczywiście odpadała, z tej prostej przyczyny, że tutaj trudno jest mówić już o czymś zapomnianym, prawda? Nie wszystkie nazwiska z tych pisarzy piszących dziś powieści piastowskie, powieści historyczne są tak popularne jak na przykład pani Herezińskiej, bo jeśli nie przekręcam nazwiska, na przykład pani Leśniak, której też się parę ciekawych w miarę powieści historycznych zdarzyło popełnić, no aż tak popularna nie jest, ale trudno tutaj mówić o zapomnianych. Z kolei rzeczy przedwojenne, XIX-wieczne, no ciężko dzisiaj dostępne w drugim obiegu,
Więc też mimo tego, że kilka tam tytułów znam i one by się nawet mogły tutaj pojawić, to też postanowiłem je ominąć i skupić się jedynie na no powiedzmy PRL-u, tak? Czyli literaturze powojennej do roku 1945. Zresztą wtedy temat Piastowski powrócił i to powrócił w bardzo ciekawym wydaniu, bo wprzęgnięty w różne oficjalne ideologie i to się praktycznie we wszystkich tych powieściach będzie przewijało i myślę, że będzie dość ciekawe. I zaczniemy od tego, który był chyba najbliżej wejścia na Parnas literacki, czy też wejścia do kanonu tutaj powieści historycznej, czyli Franciszka Fenikowskiego. Autor dość popularny swego czasu i taki, który obrał dosyć charakterystyczną drogę, charakterystyczną dla wielu pisarzy w PRL-u, czyli takiego pisarza regionalnego, pisarza regionu. Nie chodzi oczywiście o to, że tylko w regionie jego książki powstawały, ale że region, w którym żył, stał się tematem jego twórczości i też można tak powiedzieć, że była to jakaś swego rodzaju ucieczka w legendy, w baśnie związane z regionem, w folklor regionu. No tam się było bardzo łatwo schronić przed tym, co napierało na nas ze wszystkich stron. I mam wrażenie, że tak było u Fenikowskiego. U niego tym regionem jest Pomorze. Ale w roku 56 Fenikowski pisze taką powieść pod tytułem, tutaj pokazuję do kamery, Długie Morze. Z kilku przyczyn wydaje mi się, że to jest próba wyjścia już poza region. Po pierwsze, to, co jeszcze później się powtórzy, że on nawiązuje współpracę tutaj z naukowcami, z mediewistami, z popularyzatorami wiedzy o średniowieczu, czyli bardzo, bardzo poważnie podchodzi do tego swojego zadania, bo między innymi taką osobą, której on się radził, był Gerard Labuda, czyli no bardzo znany później profesor, badacz średniowiecza, ale też Paweł Jasienica udzielał mu rad przy tworzeniu Długiego Morza, więc takie nazwiska no, rozpoznawalne zdecydowanie. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na wydanie tej powieści. To jest twarda oprawa, co wcale nie było oczywiste, jak się za chwilę okaże wtedy. Poza tą twardą oprawą są też naprawdę niezłe ilustracje Otto Axera, ale tak jak niezłe, tak ahistoryczne, bo tutaj jeszcze raz pokażę, to są woje Mieszka I, w takim właśnie uzbrojeniu, w takiej zbroi. No chyba jednak tak nie wyglądali. Ale to tylko ilustracje, bo jeżeli chodzi o powieść, to ona rzeczywiście dość dobrze trzyma się realiów, biorąc pod uwagę stan ówczesnej wiedzy, zresztą nie tylko ówczesnej. Popularny dzisiaj pan Pobłocki, to jest ten od chamstwa, popełnił wcześniej taki esej o kapitalizmie w Polsce, gdzie nam wywodzi kapitalizm jeszcze od czasów Mieszka I. I te tezy, które on stawia na związane właśnie z panowaniem Mieszka I i z tym kapitalizmem szczęsnym albo nieszczęsnym, to tutaj u Fenikowskiego też są doskonale widoczne, że on postrzega Mieszka jako takiego człowieka patrzącego daleko, daleko w przyszłość, ale z perspektywy właśnie gospodarki głównie, tak? Jako tego, który nie nawraca się na chrześcijaństwo przekonany, że to jest prawdziwa religia, nie robi tego z przyczyn politycznych, po części oczywiście tak, ale to jest jakby gdzieś na drugim planie, ale przede wszystkim z przyczyn gospodarczych. I to jest również u Fenikowskiego. Myślę, że Fenikowski wziął to po prostu od ówczesnych mediewistów. I teraz, gdyby rozbić to Długie Morze, a może chwilę o fabule, ja będę się starał unikać spoilerów, bo mam nadzieję, że przynajmniej co do kilku z tych książek, może chociaż do jednej uda mi się was namówić do przeczytania, ale coś niecoś o fabule powiedzieć trzeba.
Akcja tej powieści zaczyna się jeszcze przed przyjęciem chrztu. Można powiedzieć, że w chwili zaślubin z Dobrawą albo na krótko przed tymi zaślubinami. I kończy się w momencie, w którym Mieszko podejmuje decyzję, że się ochrzci. Oczywiście z przyczyn, jak już powiedziałem wcześniej, czysto wymiernych, utylitarnych. I gdyby rozbić tę książkę na takie poszczególne części, które się analizuje przy tworzeniu właśnie jakiejś interpretacji dzieła literackiego, to można by było powiedzieć, że tutaj wszystko jest jak najbardziej na miejscu, że wszystko jest ok i trudno byłoby dojść do tego, co z tą powieścią nie wyszło, dlaczego ona nie jest tak znana, tak sławna, jak chociażby powieści piastowskie Karola Bunsza. Brakuje chyba tak zwanego tego czegoś, brakuje jakiejś iskry Fejnikowskiemu, brakuje złamania pewnych klisz, pewnych konwencji i tu chyba jest jego problem. Jeśli popatrzymy na postacie, to one niezależnie od tego, jak ciekawe by nie były, to są na wstępie takie same jak w zakończeniu. Ja się oczywiście nie upieram przy tym, że postać musi przechodzić przemianę, że ona się musi zmieniać. Nie, no nie jest, to nie jest coś, co decyduje o dobrej, świetnej powieści. Postać może pozostać taka sama, utwierdzić się w swoich przekonaniach. Problem polega jednak na tym, że Fejnikowski kreśli swoich bohaterów w takich dwóch, trzech zdaniach. I tak jak można było o nich powiedzieć na samym początku, tak można i powiedzieć na końcu. To, że Mieszko jest patrzącym w dal wodzem, niezadowolonym z tego, co ma, to w zasadzie jest wszystko, co można o nim powiedzieć. No, że jest mądry, inteligentny, przenikliwy. To, że Jordan jest rządnym sławy biskupem, to też jest wszystko, co można o nim powiedzieć. To, że Dobrawa jest gruba i brzydka, to się pojawia co najmniej, nie wiem, z 5 razy w tej powieści, to też jest wszystko, co można o niej powiedzieć i być może jeszcze głupia jest. I tak jest ze wszystkimi bohaterami. Mimo to czyta się to całkiem przyzwoicie. I wielka szkoda, że czegoś tutaj nie zmieniono. Jak już wspominałem wcześniej o tej propagandzie, która narzucała się autorom PRL-owskim sama przez się, to z całego sztafażu różnych motywów propagandowych, które można było wybrać, Fejnikowski postąpił chyba najsprytniej, jeśli można powiedzieć, bo on poszedł w antygermanizm, który w X wieku był zupełnie zrozumiały, tak? Więc niczego tutaj nie trzeba było naginać. To później zobaczycie, że niektórym autorom wychodziło czasami bokiem. U Fejnikowskiego to jest właśnie antygermanizm, bardzo delikatny antyklerykalizm, który jednak przekłada się na warstwy kapłańskie wszystkie. I tych starych bogów, i tych nowych. Nie są zbyt ciekawe postacie, ale to jest bardzo, bardzo gdzieś delikatnie tam nakreślone. Chyba taką najjaśniejszą gwiazdą tej powieści jest Ibrahim ibn Jakub, czyli ten, jak pewnie wiecie, podróżnik, kronikarz, który pisał o państwie Mieszka. On tutaj poszukuje legendarnego miasta niewiast, który gdzieś tam usłyszał, jest daleko, daleko, daleko. Ostatecznie, no tu chyba mogę zaspoilerować, nie znajduje go, ale znajduje coś zupełnie innego i mimo tego smutku, który na wszystkich postaciach tutaj zalega w finale, bo nikt nie dostaje tego, czego chciał, to Ibrahim jest jedynym, który jakoś tam sobie i innym niesie pocieszenie, a co takiego znalazł, to nie powiem. To już zachęcam do przeczytania. Co by tu jeszcze o Fejnikowskim powiedzieć? Nie, no myślę, że z nim chyba możemy już skończyć. Pokażę jeszcze do kamery. Całkiem przyjemna powieść, dość pokaźnych rozmiarów. I chyba najbliżej właśnie była tego takiego Parnasu powieści historycznej. Druga z omawianych dzisiaj książek to jest Szczęście z morskimi oczami, Jerzy Bohdan Rychliński.
Jerzy Bohdan Rychliński nazywany był Nestorem polskiej marynistyki, bo to człowiek, który urodził się bodaj jeszcze w XIX wieku, brał udział w I wojnie światowej jako marynarz floty rosyjskiej, zresztą był ranny, i później w międzywojniu zaczął pisać powieści marynistyczne i tak z takim tytułem jako Nestor polskiej marynistyki tworzył również w PRL-u. I mam też wrażenie, że być może dzięki temu udawało mu się już tutaj zupełnie unikać jakichś takich motywów propagandowych, wybierać sobie takie rzeczy wolne zupełnie od ideologii, bo Szczęście z morskimi oczami takie właśnie jest. Co więcej, pojawia się tutaj bardzo zaskakujące i chyba trochę ahistoryczne myślenie, bowiem za początek w ogóle państwowości polskiej uznany jest chrzest. I wprawdzie Rychliński na protagonistę wybiera dawnego kapłana już upadłych religii słowiańskich, to ów kapłan właśnie powtarza, że gdyby nie chrzest, to by Polski nie było. Nie, wcześniej nic nie było, myśmy się wtedy dopiero zaczęli, mimo tego, że źle mi było porzucać tę wiarę, to jednak Mieszko miał tutaj rację. A czym jest to szczęście z morskimi oczami? W największym skrócie to jest rodzaj retellingu, jak to się dzisiaj ładnie albo brzydko mówi, islandzkiej sagi o wikingach z Joms. To jest taka opowieść zaliczana, jeśli dobrze pamiętam, to chyba do tych sag królewskich, o wikingach z Jomsborga, o tym, jak Jomsborg został założony i później o wyprawie Jomsborczyków na władcę Norwegii. I w finale oczywiście krwawej, tragicznej w skutkach bitwie. Brzmi bardzo dobrze, ale bardzo dobra ta powieść zdecydowanie nie jest. Dlaczego? A, jeszcze jedna sprawa. Rychliński Szczęście z morskimi oczami pisze, mając już chyba lat ponad 70, bo w roku 62. Później jeszcze pod koniec życia wyda taką książkę Saga o Jarlu i Piastównach. I ja z informacji bibliograficznych znalazłem, że do tamtej powieści było dołączane to właśnie Szczęście z morskimi oczami. Nie wiem niestety, czy to jest wersja rozszerzona, czy wersja pełna, czy ciąg dalszy. Trudno powiedzieć. Problemem tej książki jest to, że zanim my dojdziemy mniej więcej gdzieś do połowy, a tu zbyt wiele stron nie ma, bo to jest 145 stron, 146 jedynie, to spoczywamy gdzieś w jakimś zupełnym chaosie wątków, postaci, motywów, zmian narracji, bo tutaj gdzieś w jednej trzeciej na przykład autor się do nas zwraca bezpośrednio i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, co się dzieje. Podróżuje sobie ów dawny kapłan pogański, rozmawia tutaj z różnymi postaciami. My jakoś próbujemy złożyć sobie ów obraz, gdzieś nam się wyłania intryga, ale żeby nam się to wszystko ładnie złożyło, tak jak puzzle w jedną całość, to musimy dotrzeć do samego finału. I rzeczywiście w finale widać tę wizję autora, widać, że nawet takie zupełnie wydawałoby się motywy trzeciorzędne, trzecioplanowe, nagle składają się w jedną wizję i one też były do czegoś potrzebne. Zresztą finałowy opis bitwy jest bardzo, bardzo ciekawy. Tylko, że trzeba się nieźle namęczyć, żeby zrozumieć, o co w tym Szczęściu z morskimi oczami chodziło. I ja oczywiście nie powiem tutaj, o co chodziło, ale powiem, że zwłaszcza dla współczesnych czytelniczek to może być takie dość drażniące wizja dziejów. No bo z jednej strony oczywiście Rychliński trochę tutaj podważa taką wizję kobiety średniowiecza, która nie miała nic do powiedzenia, ale chyba popada w trochę drugą skrajność, ale
Nie będę zdradzał za dużo, bo powieść jest na tyle krótka, że gdybym chciał cokolwiek więcej powiedzieć, to pewnie cała intryga już zostałaby rozwiązana. Mimo wszystko myślę, że na takim poziomie sensacyjnym, na takim poziomie przygodowym, to jest całkiem ciekawie. Gdyby nie to rozbicie, gdyby nie ten chaos na początku, to jako takie małe, ale całkiem przyjemne dziełko można by to było nawet przeczytać. Jeżeli się nie boicie, jeżeli się, tak myślę, zaweźmiecie i przeskoczycie ten przydługi trochę wstęp, to myślę, że będzie dobrze. Podkreślałem wiek autora, bo mam wrażenie, że trochę się Rychlińskiemu nie udało unikanie pewnych scen, które być może wymagałyby jakiejś takiej, no nie wiem, bycia bardziej rzutkim, bardziej nowoczesnym. Jest taki moment w tym Szczęściu z morskimi oczami, kiedy główny bohater przystępuje do czegoś w rodzaju pojedynku bardów na obchodach pogańskich świąt. I pieśni, które dwóch bardów śpiewa, którymi walczą ze sobą, pojedynkują się, jeśli tak można powiedzieć, wywołują takie zaangażowanie wśród zgromadzonych, że dochodzi do rzezi chrześcijańskich niewolników. Scena no, bardzo plastyczna, można by powiedzieć, bardzo komiksowa, tylko że my jej nie widzimy, bo autor urywa ją zaraz na samym początku, no i później mamy już taką jakby spowiedź głównego bohatera, który mówi, cóż to ja zrobiłem, po co ja tych ludzi tak tutaj podkręciłem, że oni zaczęli mordować na wielką skalę chrześcijan, mogłem tego nie robić i tyle. No i tak to jest z tym szczęściem, nie? Niby wszystko jest w tej powieści w porządku, ale dochodzimy do takich momentów, które mogłyby nam bardzo ładnie zagrać i bardzo ładnie wyglądać gdzieś w naszej wyobraźni, no i autor niestety je pomija. No ale na szczęście finałowa bitwa jest prawie tak dobra jak bitwa pod Svolder u Grabskiego w Sadze o Jarlu Broniszu. Tam to chyba była najlepsza część w ogóle tej powieści. Dobrze, przechodzimy do kolejnego tytułu i tutaj już zwrócę szczególnie Waszą uwagę, bo to jest powieść bardzo ciekawa. Ja sobie zerknę, jak tutaj z czasem, a chyba całkiem dobrze nam idzie. To jest Bolko zapomniany pana Sujkowskiego. Kilka wydań, autor też w pewnym momencie dość popularny. Rok wydania to jest rok 56 i to dość symptomatyczne, dlatego że nawet taki leksykon literatury polskiej wydany w latach 80. dwutomowy, jeśli ktoś ma w domu, to całkiem ciekawa rzecz, przypisuje Sujkowskiemu wątki socrealistyczne. I tu będzie dygresja, bo to nie jest tak w literaturze, że cokolwiek, co ma jakiś związek z socjalizmem, to jest od razu socrealizm. Socrealizm był bardzo konkretnym prądem literackim, który wyrażał się w prezentowaniu wizji świata nie takiego, jakim on był, wbrew nazwie, tylko takiego, jakim on być powinien. Mówiło się, że autorzy, pisarze socrealistyczni no, prezentują jakiś teatr przed czytelnikiem. Tym były powieści produkcyjne. One opisywały fabryki, które się oczywiście tutaj mierzyły z jakimiś problemami, ale nie takimi, jakimi one były, tylko takimi, jakim być powinny zdaniem autorów i jak te problemy powinny być zwalczane. No więc pytanie brzmi teraz, jak pisać powieść historyczną, socrealistyczną? Czy to w ogóle jest możliwe? Wyjścia były dwa. Można było, tak jak Władysław Rymkiewicz, ojciec Jarosława, pisać na przykład o historii ruchu robotniczego. To też jak najbardziej tutaj dało się pewną wizję wyidealizowaną stworzyć, ale można było też szukać pewnych wspólnot, pewnych rewolucji, pewnych nawiązywać do buntów chłopskich i tam
pokazywać właśnie to, jak ten socjalizm, czy też nawet komunizm zrealizowany powinien wyglądać. I tutaj rzeczywiście w Bolku Zapomnianym to nam gdzieś pobrzmiewa. Od razu zaznaczam, że ta powieść jest tak straszliwie ahistoryczna, nawet jak na tamte czasy, jak to tylko jest możliwe. W posłowiu Ryszard Kiersznowski, to zresztą też taki bardzo ciekawy historyk z perspektywy literaturoznawcy, ale tu już w dygresję nie będę wchodził, zaznaczę tylko, że ze względu na spór z Konwickim, on tam gdzieś się przez literaturę trochę przewinął, a znali się z tego samego oddziału wyklętych. Oto zresztą ten spór później pomiędzy nimi trwał. Ale już przechodząc do Bolka Zapomnianego, to ów historyk właśnie tam w posłowie pisze, że no nie, to historycznie ta powieść to tak nie za specjalnie wygląda. Ja uwielbiam te posłowie, w których się krytykuje książkę, do których jest posłowie. To są świetne rzeczy. Rzeczywiście tak jest. Jest to powieść bardzo komiksowa, można by powiedzieć, z takimi scenami działającymi wręcz na wyobraźnię, bardzo mocno na wyobraźnię czytelnika. Powieść, która się już straszliwie zestarzała, ale być może dzięki temu nabrała jakiejś wartości, że my czytając ją widzimy jak na dłoni, dlaczego pewne rzeczy autorowi nie wyszły, bo za mocno wszedł w różnego rodzaju ideologie. Oczywiście tytuł tutaj nam bardzo dużo mówi. Bolko Zapomniany, czyli ten domniemany syn Mieszka II, tak, który miał ponoć objąć tron. Teraz jednak historycy twierdzą, że postać najpewniej zmyślona. Sujkowski już polemizuje z tymi teoriami, że to postać zmyślona i dlaczego historycy tak myślą, a zaraz do tego dojdziemy. Tutaj z całego szeregu właśnie tych różnych wątków ideologicznych, które się w powieściach piastowskich, PRL-owskich przewijały, Sujkowski czerpie pełnymi garściami. Tu jest wszystko. Tu jest antygermanizm, tu jest antyklerykalizm, tu jest wzdychanie za komunizmem pierwotnym. To rozwinę, bo to jest po prostu piękne w tej książce. Nawet ów sojusz z Rusią, to jest jakbyście bingo kiedyś robili PRL-owskich powieści historycznych, to sojusz z Rusią się musi pojawić praktycznie zawsze. Wspominam tutaj, mała dygresja, taki film nazywany PRL-owskim Braveheartem, czyli Pod Hale w ogniu, o rebelii Kostki Napierskiego, gdzie w pewnym momencie polski chłop pańszczyźniany, podkreślam, polski chłop pańszczyźniany mówi tak, że no to teraz uderzymy na tę Rzeczpospolitą Szlachecką. Jak my z południa pójdziemy, Chmielnicki pójdzie i Moskwa ze wschodu uderzy i wolność nareszcie będzie. No, oczywiście. Więc ten sojusz z Rusią się wszędzie przewijał. I oczywiście już tutaj nierówności społeczne, w tym momencie zupełnie jeszcze ahistoryczne, bo Sujkowski wprowadza do tej powieści takie rzeczy, jak na przykład brak wolności osobistej chłopów, jak nadania rycerskie. Nadania rycerskie, jeśli pamiętamy z historii, no to dopiero Kazimierz Odnowiciel, czyli jeszcze tam paręnaście, parędziesiąt lat ci chłopi mają przed sobą, zanim jakieś wsie będą nadawane rycerzom. No nie, to już u Sujkowskiego to już wszystko jest. Zestarzała się też ta powieść na takim poziomie, jakby to powiedzieć, społecznym, też, no niech będzie, na takim poziomie społecznym. Co mam tutaj na myśli? To jak ona się zaczyna. Ona się zaczyna, to gdzieś jakaś wyprawa, jedna z wielu wypraw Mieszka na cesarstwo i w obozowisku poznajemy inicjację seksualną tytułowego bohatera. Na szczęście poznajemy ją tylko z opowieści, bo okazuje się, że Bolko Zapomniany zostaje wprowadzony w dorosłość, jeśli tak można powiedzieć, przez gwałt.
Po prostu rycerze namawiają go, żeby tam sobie zgwałcił jakąś brankę, no i on to robi. I później strasznie denerwuje się jego ojciec, kiedy mu o tym donoszą. Rycerze nie pochwala takiego zachowania, no ale cóż można zrobić. Ale później mamy komentarz od samego zainteresowanego, czyli od Bolka Zapomnianego, który swojemu przyjacielowi mówi: no tak, no całkiem przyjemnie, ale w sumie ja to bym uczucia chciał, bo tak siłą to niekoniecznie. I w zasadzie to jest koniec tego komentarza. Z jednej strony, oczywiście, to akurat historycznie jest całkiem prawdopodobne, no nie ma się co oburzać, ale z drugiej strony, no myślę, że dzisiaj byłoby potraktowane jednak jako coś, co nie powinno się pojawić, albo przynajmniej ten główny bohater powinien zostać ukarany, a tymczasem nie, on się za chwilę prawdziwie, już tak można powiedzieć, nawet romantycznie zakochuje w chłopce i to będzie też bardzo źle widziane. Oczywiście, no bo tutaj kogo mamy po stronie tych złych? No w zasadzie wszyscy są przeciwko temu biednemu Bolkowi, poza grupą przyjaciół, no bo tak, cesarstwo, oczywiście. Możni, no oczywiście, no bo jak tutaj chciał sobie żonę od chłopów wziąć, ceni chłopów, no to możnym to wiadomo nie odpowiada. Masław, który niby tam jest po stronie Bolka Zapomnianego, ale wiadomo, to już z historii, że on jest tylko po to, żeby sobie wydrzeć Mazowsze dla siebie. Rycheza też oczywiście zła. I kto nam zostaje? Ano, Kościół katolicki zostaje nam na samym końcu. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo chyba Sujkowski miał jednak świadomość tego, że w Polsce nawet w latach 50. można antyklerykalne książki pisać, ale trzeba, nie można tego tak w czambuł krytykować, prawda? Trzeba to nieco złagodzić tę krytykę. I on łagodzi tę krytykę Kościoła poprzez postać świętego Świerada. To taki pustelnik z X wieku, rzeczywiście postać historyczna, który tutaj prezentuje takiego no, prawdziwego księdza, tak? Czyli ubogi, z ludu, ale z ludu polskiego. On jest nasz. Straszliwie ksenofobiczna jest ta książka. Tutaj mamy księży właśnie z cesarstwa, z Włoch. No, ten z Włoch jest może taki trochę lepszy, z Italii, ale też niespecjalny, ale ten z ludu wzięty Polak, Świerat, czy też Słowianin jest już jak najbardziej postacią godną naśladowania. Z tym, że wykrzacza się w tym momencie, powiem brzydko, Sujkowskiemu cała intryga, no bo można powiedzieć, Marcin Michalski pisze, a czy jest również antysyjonistyczna? A nie, to jeszcze chyba trochę za wcześnie, bo to no, 56 rok, to chyba jeszcze tutaj nie było. Znaczy, powiem tak, żaden kupiec żydowski czy arabski się tutaj nie pojawia. U Fenikowskiego tak, ale to jest akurat pozytywna postać. Nie, takiego wątku tutaj nie ma. No to może rzeczywiście został z tej palety ideologii zostało coś, z czego mógł jeszcze Sujkowski skorzystać z ówczesnych, popularnych w powieściach. Dobrze, więc jak to jeszcze z tym Kościołem jest, bo byłoby wszystko bardzo dobrze z tym Świeradem, no czemu nie, taka wizja autora, a nie inna, tylko trzeba było tutaj coś zrobić, nakreślić konflikt z papieżem Bolka Zapomnianego. No, dlaczego jest ten konflikt? Dlatego, że papież zabronił biednemu Bolkowi brać ślubu z ukochaną. A zabronił dlatego, bo się matka nie zgodziła, Rycheza. Wow. To jest jeden z głównych motywów tej książki. I dobrze, no papież zabronił. Papież dlaczego? Zmuszony przez cesarza. Niech będzie. Ale dlaczego wszyscy polscy księża go nagle słuchają? No biskupi dlatego, bo są źli, bo przybyli z zachodu, więc oni tutaj chcą tylko interesy robić, tak nie myślą wcale o dobru polskiej korony, no ale ten Świerat nam zostaje. Przecież on by mógł powiedzieć, no dobrze, udzielę ci książę ślubu, ale on mówi, nie,
Nie, drogi książę, posłuszeństwo jest ważniejsze papieżowi. I tak na dobrą sprawę, no, mam wrażenie, że próba narzucenia tego wątku właśnie, dlaczego ten Bolko nie mógł tego ślubu dostać i potem siłą rzeczy, dlaczego on był uważany za takiego złego i łamiącego właśnie równe chrześcijańskie zasady, trochę zepsuła Sujkowskiemu tę powieść i w ogóle zepsuła jakąś taką możliwość sensownego odczytania. Przecież o ahistoryzmie nie wspominam, bo to tutaj widać na wielu różnych poziomach. Przytoczę chociażby taką scenę. Jeżeli ktoś się tutaj rekonstrukcją średniowieczną interesuje, to może mnie poprawi, bo może ja źle myślę, ale wydaje mi się, że scena zupełnie nierealna. Po tym, jak Bolko na koniu podjeżdża pod bramę grodu i zamiast powitania dostaje na dzień dobry bełt z kuszy prosto w pierś. No ale stwierdza, że no, zbroja była dobra, to odwróciłem konia i odjechałem z tym bełtem. No nie, wydaje mi się, że chyba by się to tak nie skończyło. Ale czym się Sujkowski ratuje poza tym takim czytaniem go teraz z przymrużeniem oka? Ratuje się przepięknymi opisami przyrody i ratuje się momentami całkiem sprawną intrygą. A, jeszcze jedno. Przy tym całym ahistoryzmie bardzo historycznie wyszło przedstawienie rebelii ludowej. Właśnie nie pogańskiej, a ludowej. Bo to tutaj jest podkreślane parę razy, że chłopi mówią sobie, że nie. My tutaj tamto pogaństwo niekoniecznie, my występujemy tylko przeciw panom. Więc jak jest dobry ksiądz, to my mu tutaj nic nie zrobimy, ale jak on na nas nakłada tutaj jakieś tam wysokie podatki, to wtedy co innego. Ten wątek też tam gdzieś puszczony samopas się na drugim planie nam rozwija, więc tutaj się akurat Sujkowskiemu trafić udało. Więc tak, opisy przyrody zdecydowanie i jeżeli chodzi o taką warstwę przygodową, tak jak już mówiłem, dość komiksowo to wszystko wygląda. Oczywiście tam porwania, ten sienkiewiczowski bieg do ołtarza z przeszkodami, w tym wypadku akurat nie do ołtarza, ale do ślubu pogańskiego z przeszkodami Bolka zapomnianego. No też całkiem przyjemnie się to czyta. Parę ciekawszych scen batalistycznych, więc raczej się nie będziecie nudzić przy czytaniu tej powieści, a jeśli jeszcze podejdziecie do tego tak trochę z przymrużeniem oka, przez wzgląd na czasy, w jakich ona została wydana, to myślę, że będzie to bardzo przyjemna lektura. Dobrze, bo tutaj przy Sujkowskim to nam trochę więcej czasu zeszło, a jeszcze dwóch pisarzy, jeden, którego książkę tutaj mam przy sobie, to jest Stanisław Czernik. Stanisław Czernik, o tym pisarzu myślę, że nawet jeśli słyszeliście, to na pewno nie o jego powieści historycznej, a raczej o jego powieściach ludowych. Tak? To jest kolejny nurt, w którym w PRL-u można się było schować i dość długo wytrzymać bez tutaj narzucania sobie różnych ideologii, to był właśnie ten nurt ludowy. Stanisław Czernik zaczynał pisać jeszcze przed wojną. Jego się określa jako twórcę autentyzmu, takiego nurtu w literaturze polskiej, który stawiał na opis autentycznych przeżyć i ten opis też bardzo często miał być właśnie połączony z ludowością. Czernik autentyzmu nie wymyślił wprawdzie, ale rzeczywiście był jednym z najważniejszych propagatorów tego nurtu, tego stylu zarówno w poezji, jak i w prozie. Również działał lokalnie, ale jego kilka powieści dostało już takie nagrody no, na poziomie, myślę, że krajowym. Nawet słynna powieść Ręka chociażby. A to jest Smolarnie nad Bobrową Wodą. I rzecz dość dziwna. Akcja rozgrywa się za panowania Władysława Hermana i tyczy się sprawy Mieszka Bolesławowica, czyli to wiecie pewnie z historii tego no, jedynego syna Bolesława Szczodrego, który wraca już ileś lat po śmierci ojca, no, po to, żeby przejąć dziedzictwo, tak, które mu się prawnie
należy. Jaka jest ta powieść? Tutaj na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, Czernik zaczął ją pisać przed wojną. I mam takie wrażenie, że ona być może była początkowo być kierowana, miała być kierowana dla dorosłych i dopiero kończąc ją 10 lat później, Czernik doszedł do wniosku, że jednak z czymś takim się nie przebije przez cenzurę i pozmieniał pewne rzeczy tak, żeby to było bardziej takie dziecięce, młodzieżowe. No młodzieżowe zdecydowanie. Bo Czernik z cenzurą miał o dziwo problemy. Tutaj mam na przykład taki jego bardzo mało znany dramat pod tytułem Bezprym. Też Piastowski, ale że nie powieść, to nie trafił do tej prezentacji. To znaczy nie będę go omawiał, tylko wspomnę o tym, że z wydaniem Bezpryma Czernik miał problemy, dlatego że zachowały się gdzieś zapiski cenzorów, którzy napisali, że ten dramat jest fatalny. Jest tragiczny, on się w ogóle do niczego nie nadaje. Nie ma żadnych wątków socrealistycznych, czy też, no wtedy może jeszcze takiego określenia nie użyto, ale żadnych wątków, które by nam odpowiadały, ale z drugiej strony nie ma też żadnych wątków nam wrogich. I w sumie to my za bardzo nie wiemy, o co chodzi w tym dramacie, więc no niech będzie. Z pewnymi problemami, bo tam od cenzora do cenzora to chodziło, ale dobra, to mu tego Bezpryma wydamy. I być może świadom swoich problemów z cenzurą, Czernik zmienia tę Smolarnię nad Bobrową Wodą w taką powieść młodzieżową. Na czym całość traci, niestety. Od razu powiem tak, że protagonistą Smolarni jest poza oczywiście wspomnianym już wcześniej Mieszkiem Bolesławowicem, jest ksiądz. Głównym bohaterem pozytywnym jest ksiądz. No co jak na lata 40., początek lat 50. było już dość zaskakujące. Wprawdzie przydaje mu Czernik taką nieco mniej pozytywną postać jego ojca, również księdza, który też, ale w finale też ta postać jakby zostaje oczyszczona. Niuansuje to trochę dwoma bohaterami związanymi z pogaństwem. Jednym takim starym poganinem, to też jest typowy motyw dla polskich powieści piastowskich, że ten stary poganin, który z godnością umiera, tak jak na poganina przystało, na stosie płonie, żeby go tam robak żaden nie żarł, no bo to przecież tak nie wypada. A z drugiej strony mamy tutaj żerce jakiegoś słowiańskiego, który później się okazuje, że zresztą niesłowiański. Za chwilę do tego wrócę, ale też, który w tej powieści wychodzi jako taki bardzo mądry, znający świat, znający ludzi człowiek. A dlaczego niesłowiański? Bo po rozmowie z rozmowy z głównym bohaterem wychodzi, że jest to prawdopodobnie niewolnik z jakichś krajów, nie wiem, arabskich, może z Indii nawet, z dalekiej, dalekiej Azji, gdzieś tutaj trafił i został właśnie żercą słowiańskim. Więc w ten sposób, powiedzmy, Czernik gdzieś niuansuje tych pozytywnych bohaterów związanych z kościołem, ale z racji tego, że akcja rozgrywa się w czasach panowania Bolesława Hermana, to można jeszcze było głównemu bohaterowi przypisać wątek romantyczny, księdzu oczywiście, zakończony zresztą ślubem. I tam jest, on jest zakochany w takiej pięknej wioskowej dziewczynie, głównej bohaterce kobiecej. I w pewnym momencie tam biskup do niego mówi, że mówi, słuchaj, ale ty, Pietrek, ty to się pośpiesz z tym ślubem, nie? Bo tu już papież na nas naciska, że tam celibat i tak dalej, ale wiesz, jak tak jeszcze parę lat, to ja ci tam wytrzymam to dla ciebie, nie? Że będziesz mógł ten ślub wziąć, tylko weź ty się zakręć tak porządnie wokół tej dziewczyny, żeby cokolwiek z tego było. I te wątki są naprawdę komiczne. Tutaj wam nawet odczytam fragment, jakiej rady udziela ojciec głównemu bohaterowi, co powinien zrobić, żeby tę główną bohaterkę, Marzenkę, jakoś lepiej do siebie nastawić. No. Mówi właśnie ten Pietrek, główny bohater. Żeby ino Marzenka mnie chciała. A ojciec odpowiada, ej, co by nie chciała? Ona kościelnica. Kryje jej, zapiejesz,
to ci będzie uległa. I tutaj zobaczycie już jedną rzecz dość charakterystyczną dla tej książki, ale o tym jeszcze za chwilę. Bo Smolarnia nad Bobrową Wodą nie jest dobrą książką. Niestety zarówno na poziomie fabularnym, jak i na poziomie tego tła historycznego niewiele się tutaj klei. Te postacie jak na tak niewiele stron są narysowane dość grubą kreską. W zasadzie ciężko też mówić o jakiejś tutaj warstwie psychologicznej tych bohaterów. To chyba raczej nie istnieje, tak? Wizja historii jest już zdecydowanie przestarzała. Mam wrażenie, że w momencie wydania już była. Z takich szczegółów, które się rzucą na pewno wam w oczy, to mamy Gala Anonima, który właśnie przybywa na ziemię polskie z dworem owego Mieszka Bolesławowica, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I rzeczywiście była taka koncepcja, ale dzisiaj ona jest już zupełnie zarzucona. No jednak przyjmuje się, że przybył znacznie później, a na to, żeby z Mieszkiem się pojawił tutaj, to żadnych dowodów nie ma, poza tym, że się o nim pozytywnie w swojej kronice wyrażał. Ale jest coś, co sprawiło, że ze wszystkich tych powieści ja ją czytałem chyba z największą przyjemnością. To oczywiście jest bardzo subiektywne wrażenie i ja w żaden sposób nie wartościuję tutaj Czernika przez wzgląd na to, jak ja go odebrałem. Tym czymś jest język, bo Czernik rzeczywiście, tak jak mówiłem, był autentystą. Autentyści stawiali na ten odwołania do gwary, odwołania do języka ludowego, ale w sposób taki bardzo, chodziło o to, żeby tej gwary nie kopiować, tak? Żeby jednak na niej pracować artystycznie. Odczytam wam taki fragment. Zły sobie wybrał dzień młody jeździec. W taką pluchotę psa z chaty wypędzić nie sposób, a on dar się ku puszczy od samego Płocka po rozkisłych drogach i bagnistych ścieżkach. Nie mógł tego odkładać na potem, bo lada dzień mróz mógł spaść i wedle książęcego przykazania w ten sam dzień miał się udać z komesem Wojsławem do Wołczego Gorodu. Dar się jak tuman po wilgotnej puszczy, cały rozkisły i rozeźlony, a przecie bez rady i bez siły. Przykaz księcia, przybity okiem sieciecha, musiał być wykonany. Mieszko czuł się jak psiaczek, tak ugodzony, że nawet kielców wyszczerzyć nie może. Jak sobie te rzeczy ważył, trudno wiedzieć, dość, że wyrwał się ku Smolarni, wmawiając sobie przez całą drogę, że nim cokolwiek się stanie, musi tam być. Musi sam jej wszystko wyskarżyć i nie wiadomo, co jeszcze powiedzieć, ale musi być, chociażby plucha wzrosła w 10-krotność, a wszystkie szlaki przemieniły się w trzęsawiska. Zwróćcie uwagę z tego krótkiego fragmentu, jak takie proste i oczywiste wydawałoby się słowa bardzo twórczo Czernik zastępuje. Zamiast musi jej wszystko powiedzieć, mamy musi jej wszystko wyskarżyć. Mieszko czuł się jak, tutaj można by powiedzieć, pies, tak? A żeby jakieś inne wrażenie zrobić na czytelniku, Czernik używa słowa psiaczek. W pewnym momencie tej książki jest taka scena, to pewnie znacie z kronik, z opowieści, taka legenda o Bolesławie Szczodrym, o księdzu, który tam przyszedł do niego, był bardzo ubogi, Bolesław Szczodry, jak to przydomek sam nakazuje, był szczodry, czyli pozwolił mu wziąć tyle bogactwa, ile sobie ten ksiądz zapragnie, no ale tamten był bardzo zachłanny i nabrał tych bogactw tyle, że go przydusiło i zabiło według jednej wersji, według drugiej chyba szczęśliwie skończył. I opisując tę legendę, Czernik używa chyba ze 4 różnych określeń na księdza. Czy tam jest jakiś księżulo, księżyk, księżątko i tak dalej, i tak dalej. I to w obrębie jednego dość długiego akapitu wygląda naprawdę dobrze. Czasami w tych zabawach słowem Czernikowi
trochę nie wychodzi, ale to nie ze względu może na autora, znaczy to nie jest do końca wina autora. Niektóre jego zabawy dzisiaj będą już budziły śmiech, tak jak słynne już w naszej polskiej fantastyce słowo wychędożyć, które wszyscy myślę, że wiedzą, co znaczy. Natomiast mało kto wie, że w dawnej mowie miało jeszcze drugie, to zupełnie neutralne określenie, a nawet, jakie? Od słowa hendogo. Hendogo to znaczyło tak czysto schludnie, czyli wyhendożyć, po prostu wyczyścić, tak? No ale tutaj jak słyszymy, że nasz główny bohater, ksiądz, ohendożył, czy tam wyhendożył kilku zbójów, to trochę inaczej się kojarzy, prawda? Czy to księga pisana po śląsku? Nie, to nie jest pisane po śląsku, ponieważ Czernik związany był z ziemią łódzką. Być może, nie wiem gdzie się urodził, ale na pewno jeżeli chodzi o region, to on z Ostrzeszowem gdzieś na południu województwa łódzkiego mieszkał i myślę, że jeżeli najwięcej czerpał z gwar, to pewnie z gwar tych Polski Środkowej, ale być może jakieś wtrącenia ze Śląska też się pojawiają. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem, ale nie zauważyłem. Dobrze, i kończąc już, bo chyba już czas powoli przekraczam, jeszcze jedna książka z tych zapomnianych właśnie powieści piastowskich, której nie pokażę, bo ją akurat miałem z biblioteki, i to jest powieść Jerzego Jana Piechowskiego pod tytułem Być przy ogniu. Według Wikipedii urodził się w województwie świętokrzyskim. No to gwary Polski Środkowej, myślę, że jak najbardziej. Ale z Łodzią związany. Tutaj dobrze, tak jak już zaczęliśmy, to jeszcze taka krótka dygresja. W oficjalnym życiorysie Czernika jest taka informacja, że on w pewnym momencie rzuca tam swoją pracę dotychczasową z powodu miażdżycy. W łódzkim ZLP mówi się, że to raczej o schizofrenię chodziło i tam różne naprawdę przerażające chwilami historie o Czerniku w Łodzi krążyły. Na ile one są prawdziwe, nie wiem, dlatego nie będę powtarzał, ale rzeczywiście człowiek, który chyba się z bardzo dużymi problemami zdrowotnymi w swoim życiu zmagał. Smolarnie polecam ze względu na język. Zdecydowanie to się przepięknie czyta. Stylizacja jest przezabawna, przesympatyczna, naprawdę kawał dobrej roboty tego, jak się można bawić słowem polskim. Zwłaszcza w zdrobnieniach się lubuje Czernik. Natomiast fabularnie to taka opowiastka dla młodzieży, bardzo dydaktyczna, bo takie nawet czasami no, nie chciej ty człowieku za dużo od życia, ty dziewczyno, ty chłopaku, bierz to, co masz pod ręką, a jak będziesz chcieć za dużo, to dobrze nie skończysz. Dobrze, ale już do Piechowskiego, przechodząc do ostatniej powieści, Być przy ogniu. Piechowski napisał w ogóle serię powieści historycznych, w zasadzie pisał praktycznie tylko powieści historyczne, pisał historie alternatywne związane ze starożytnym Rzymem. Człowiek bardzo ciekawy, określany jako uczeń Teodora Parnickiego. On rzeczywiście miał coś wspólnego z Parnickim, chyba jakieś lekcje u niego pobierał, ponoć również potomek ostatniego szambelana królów polskich, Piechowskiego, również który na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego miał tę funkcję pełnić. Napisał cały szereg różnych powieści historycznych, rozgrywających się w bardzo, bardzo, bardzo różnych epokach, czasach, ale wszystkie łączy w zasadzie taka wiara w spiskową praktykę dziejów, cytując Umberto Eco, a nie tylko w teorię. I podobnie jest zresztą w tym Być przy ogniu, czyli książce, jak już wspomniałem, rozgrywającej się w czasach Władysława Hermana. Cała powieść to są dwa listy. A, prelekcja do 12:45, czyli jeszcze trochę czasu zostało. No to dobrze. Cała powieść to są dwa listy,
których poznajemy intrygę. List pierwszy to jest zapis przesłuchania bohaterki, córki jednego z pomorskich wodzów, czy też przywódców plemiennych, ciężko tam go jakoś jednoznacznie określić, która jako zakładniczka trafiła na dwór w Płocku i tam zostaje oskarżona o próbę zamordowania następcy tronu Bolesława Krzywoustego, młodego wtedy chłopaka jeszcze. I jest przesłuchiwana przez dwóch mnichów, którzy zapisują jej zeznania. I z tych zeznań starają się dowiedzieć, kto jest przy ogniu. Tak jak ten tytuł książki nam tutaj sugeruje, to jest węgierskie przysłowie mające oznaczać osobę, która jest najbliżej źródła władzy, tak? Która wie i może najwięcej. I oni jakby prowadząc śledztwo starają się dojść do tego, kto na tym dworze pociąga za sznurki, kto tutaj jest najważniejszym intrygantem, tak? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie oczywiste. I to jest połowa powieści, natomiast druga połowa to jest list, który przybywa, który dociera do Płocka już wiele, wiele lat później, wysłany przez młodszego z tych mnichów, ponieważ ów mnich dołączył do pierwszej wyprawy krzyżowej, znaczy, czy w zasadzie udał się po prostu do Jerozolimy. W trakcie, krótko po tej pierwszej wyprawie krzyżowej, no i tam z Jerozolimy donosi swojemu mentorowi o różnych ważnych rzeczach, które się zadziały. I to jest wprowadzenie do kolejnych powieści Piechowskiego, bo tutaj nam się objawia właśnie ta spiskowa praktyka dziejów, bo tam już iluminaci, znaczy to jeszcze bez tej nazwy, ale gdzieś tam nam się już ci iluminaci zaczynają tworzyć. Pojawia się tarot, który się będzie przewijał przez wszystkie powieści Piechowskiego, ale raczej nie jako rzecz służąca do wróżenia, ale takie ćwiczenie umysłu uczące odczytywać rzeczywistość. Tak widzi Piechowski tarota. Symbolicznie jak najbardziej, ale właśnie nie jako magia, tylko jako takie ćwiczenie dla umysłu. Więc spiski jak najbardziej i odsłanianie kolejnych warstw rzeczywistości, czyli wydaje nam się, że coś wygląda tak, a nie inaczej, dochodzą nowe fakty i mówimy, wow, to jednak wcale nie o to chodziło, źle żeśmy to zinterpretowali. Tak. Brzmi to, co mówię, podejrzewam, że bardzo, bardzo ciekawie i bardzo fajnie, tylko jest z Piechowskim jeden problem. Niestety Piechowski ma straszliwą skłonność do filozofowania i to do filozofowania bardzo, bardzo przyciężkiego. To nie jest taka filozofia, która mogłaby się w jakimś lekkostrawnym eseju zamknąć. Myślałem z początku, że być może w ten sposób Piechowski próbuje oddać jakiś taki sposób wysławiania się twórców epoki, ale okazuje się, że nie, bo sięgnąłem później po jego książkę, której akcja rozgrywa się w wieku XVIII i to jest dokładnie to samo, a nawet jeszcze więcej. Więc jeśli nie szukać takich książek, w których będą całe strony analiz tego, czym jest odwaga, czym jest cnota, czym jest jakieś różne inne pojęcia można sobie tutaj z filozofii wstawić, to raczej to być przy ogniu może was odrzucić. Z drugiej strony książka też jest bardzo krótka, bo to jest chyba 150 stron, jeżeli dobrze pamiętam, więc da się szybko przez nią przeskoczyć i tutaj rzeczywiście przypomina mi się takie bardzo negatywne określenie, którym Piechowskiego obdarzają czasami literaturoznawcy, że to, co on tworzył, to są takie popłuczyny po Parnickim. Ja bym aż tak ostro go nie traktował, ale rzeczywiście to jest taki Parnicki dla tych czytelników, którzy może niekoniecznie chcą się bawić w jakieś zagadki narracyjne, wystarczą im zagadki fabularne. Ale pewne
pewne, że tak powiem, braterstwo umysłów jest widoczne pomiędzy nimi. Oni o dziejach myślą bardzo podobnie. I tutaj też ta analiza właśnie tego, kto w tej Polsce Władysława Hermana pociągał za sznurki i kto tak naprawdę stał przy ogniu. I to w przeszłość też jeszcze sięgając, kto na przykład doprowadził do skłócenia biskupa Stanisława i króla Szczodrego. No odpowiedź na to pytanie, no nie chcę spoilerować, ale podana jest w bardzo ciekawy sposób. Więc być przy ogniu, mimo wszystko bym polecał Piechowskiego z innymi jego książkami, to już różnie, bo chwalono jeszcze rycerzy Wielkiej Gry. To chyba taka najważniejsza w ogóle jego powieść, prezentująca właśnie całą jego wizję średniowiecza. No to, o czym mówiłem, tajne stowarzyszenia, prawda, tarot, tym podobne rzeczy. Jeżeli chodzi o książki, to tyle. Ja powiem jeszcze tak, że przygotowując się tutaj do tego wystąpienia, no zbierając materiały, odkryłem jeszcze kilka innych powieści, które być może jeszcze kiedyś przywołam, i jeśli będą chętni, byłby popyt na jakieś tego rodzaju wystąpienie, to jeszcze by było można powiedzieć o tych zapomnianych zupełnie twórcach powieści piastowskich, bo trochę tych książek gdzieś tam się jeszcze nam przewijało. Trafiłem też na kilka zupełnie zapomnianych nazwisk autorów powieści historycznych, i takich, ale piszących o starożytności. Tak też gdzieś z tyłu głowy mam to, żeby wyciągnąć to PRL-owskie spojrzenie na starożytność, ale właśnie też nie sięgać po tych najbardziej znanych, tylko poszukać już jakichś, no brzydko powiem, takich już zupełnie odrzutów, tak? I zobaczyć, co się tam nie udało i dlaczego. Więc jeśli tam kiedyś będzie szansa, to za rok może o tym, jak czytelnik PRL-owski czy pisarz PRL-owski patrzył na starożytność, sobie poopowiadamy. Tutaj, jak Państwo widzą, słyszą, w każdej z tych książek czegoś brakuje, coś nie wyszło, coś się nie udało. Ale z drugiej strony oczywiście każda z nich ma jakieś plusy, w każdej da się znaleźć coś ciekawego. To jest chyba rzecz, którą trzeba PRL-owi oddać, że nawet te słabsze powieści wydawane, jednak one, proces wydawniczy był dużo dłuższy, redakcje też działały zupełnie inaczej, jednak one zawsze prezentowały pewien poziom. Myślę, że Blanka Lipińska chyba nie miałaby szans wydać swojej książki w PRL-u. Więc tyle ode mnie tytułem podsumowania. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to przez chwilę jeszcze tutaj będę i spróbuję odpowiedzieć. A jeśli nie, no to dziękuję w takim razie za uwagę. A tutaj Robertowi dziękuję za komentarz. Ja też powiem szczerze, się jakoś znalazłem przyjemność w sięganiu po te zapomniane rzeczy. I tak jak mówię, starożytne próbuję gdzieś tam powoli sobie z tyłu magazynować, żeby też tak o 5-6 książkach może opowiedzieć za rok. Czy można odnaleźć takie tytuły elektronicznie, czy tylko i wyłącznie antykwariaty, giełdy oraz biblioteki? Smutną wiadomość mam. No niestety chyba tylko tak. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce obowiązuje prawo związane z prawem majątkowym, że 70 lat po śmierci twórców no nie ma możliwości digitalizacji takich książek, a czy raczej możliwość jest, ale nie da się później tego udostępnić, tak? Więc no tutaj raczej większość z tych pisarzy, nawet starszych, to do lat 60., 70. żyła, więc na wejście ich powieści do domeny publicznej musimy jeszcze poczekać, ale myślę, że z twórców międzywojennych, tych, którzy zmarli
no, w czasie wojny, czy też krótko po niej, to już w tym momencie można szukać takich powieści. One powinny się stopniowo pojawiać w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Możemy na przykład wyszukać. Ale te PRL-owskie, no to niestety. Ja większość kupowałem, bo one nawet są nie są dostępne na Allegro. Tutaj powiem jeszcze krótko, taki kamień milowy dla, można powiedzieć, polskiego socrealizmu, czyli ni to powieść, ni to reportaż, Traktory zdobędą wiosnę. Już tytuł jest przepiękny, po prostu przepiękny. W bibliotekach nie istnieje. No nie istnieje, to trzeba by było kupić na Allegro. O Żogowskiej, tej, którą znamy pewnie z powieści młodzieżowych, jej zupełnie zapomniane socrealistyczne dziełko dla dzieci i młodzieży, Nową drogą przez Nowy Most, też nie do wypożyczenia. Zostaje po prostu Allegro i antykwariaty. No i podobnie z tymi powieściami było, że nie istnieją już w bibliotekach. To jest zresztą inny problem. Jakby ktoś był ciekawy, to na kanał Gra w Zero Vlog Literacki zapraszam na film o pracy w bibliotece, to tam tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Więc jeśli są jakieś pytania jeszcze... Pana ulubiony tytuł z całym doświadczeniem i szacunkiem, od czego zacząć, żeby się nie zrazić i pozytywnie wejść w klimat? Tutaj znowu mógłbym odesłać do kanału, bo tam ostatnio robiłem taki film o najlepszych powieściach historycznych, ale żeby się nie zrazić i pozytywnie wejść w klimat, to wydaje mi się, że takim silnym środkiem, w sensie pomiędzy taką już papką typowo przygodową, a powieścią historyczną, takim dramatem historycznym, będzie Karol Bunsz. I wydaje mi się, że od Dzikowego Skarbu można naprawdę zacząć, mając z tyłu głowy, że ta książka już też ma swoje lata i powiedzmy, że długie, rozbudowane opisy mogą znużyć, ale mimo wszystko jest to chyba taka kapitalny przykład literatury popularnej, historycznej właśnie PRL-owskiej i rzeczywiście Fenikowski, ten pierwszy, o którym wspominałem, to jest moim zdaniem gdzieś na poziomie słabszych powieści Bunsza, bo Bunsz tych powieści piastowskich też kilkanaście napisał, jeśli dobrze pamiętam. Są lepsze i gorsze, ale na pewno Dzikowy Skarb, na pewno Imiennik, i te Łokietkowe też są ciekawe, a później z innych to już tam każdemu co innego, o tak powiem, ale Bunsz tak, myślę, że tak, no bo tak, Zofia Kossak, Gołubiew, Parnicki to już jest wyższa liga, Parnicki zwłaszcza, ale później można sobie próbować. Z Gołubiewem jest tak, że wiele osób odpada na warstwie językowej, a to jest duży błąd, bo stworzył przepiękny fresk, ale to po prostu niezwykły, niesamowity, przepiękny fresk epoki. Bardzo się dziwię, dlaczego twórcy Korony Królów nie kupili praw do Gołubiewa, bo wycinając całą tam ideologię, całą opowieść o chrześcijaństwie, o władcy, dostawaliśmy mnóstwo świetnych wątków obyczajowych z epoki Bolesława Chrobrego, od niewolników, aż po dwór książęcy, przepięknie ze sobą splecionych, powiązanych, no, przemyślanych, niesamowitych wręcz, ale tak jak mówię, to już jest wyzwaniem język. Potem oczywiście Teodor Parnicki i jego zabawy z narracją, z powieścią w ogóle, no też rzecz. Dobra, bo już widzę, że kolejne pytania się pojawiają. Mr. Green, do którego mniej więcej wieku wierzono w Polsce w cały słowiański mitologiczny bestiariusz i uważano na utopce, południce i tak dalej? Odsyłam do... Z góry mówię, ja nie jestem kulturoznawcą, ale odsyłam do książki Polska demonologia ludowa. Petrek, chyba tak się autor nazywa, nieżyjący już badacz naszych wierzeń ludowych z lat
80. książka swego czasu osiągała na Allegro kosmiczne kwoty. Obecnie, ponieważ jest nowe wydanie, można już ją kupić bardzo tanio. To jest, tylko zaznaczam, to jest opracowanie raczej naukowe, więc jeśli tak, bo tam wiecie, te bestiariusze słowiańskie co jakiś czas się pojawiają w takiej formie popularyzatorskiej. To jest rzecz tak, mówiąc brzydko, level wyżej nawet niż Baranowski. A mi się bardzo podobała, bo to jest zapis badań. Polska demonologia ludowa. Zapis badań, ale dlaczego o tym mówię? Bo to są lata 80. i z tych badań wynika, że nawet wtedy ludzie wierzyli. Ja myślę, że nadal wierzą, bo ja z dzieciństwa pamiętam ostrzeżenia przed tym, żeby nie łowić ryb w niedzielę, bo mnie coś do wody wciągnie, więc myślę, że cały czas. Chyba ciekawostkę jeszcze podam z tej polskiej demonologii ludowej. Wiara w południcę chyba dość szybko padła, bo nawet u Petreka to jest jedyny demon, o którym się pisze w tej książce, że nie, to tam są wywiady, tam się pojawiają wywiady z mieszkańcami wsi, wypowiedzi ludzi. Nie, nie, to myśmy się przebierały za tę południcę, to nic takiego nie istnieje. Ale pozostałe jak najbardziej serio. Można szukać w bibliotekach ośrodków naukowych, można zdecydowanie, ale tam trzeba czytać na miejscu, to zaznaczam. Ale tak, myślę, że wszystkie te książki, albo przynajmniej zdecydowanie większość ich będzie. O, tutaj widzę, że link do kanału się pojawił, to bardzo dziękuję. Korona Królów to porażka historyczna. Tak, a przynajmniej pierwszy sezon. Ja akurat obejrzałem wszystkie odcinki, chcąc nie chcąc stałem się fanem w pewnym momencie, ale mam wrażenie, że ten ostatni sezon już zaczął iść w górę. No chyba całość się dla mnie niestety ucina. Tak, ale początkowo to rzeczywiście wyglądało gorzej niż źle. Serdziugas na dworze, tak, to jest zdecydowanie Litwini się naprawdę śmieli. Tutaj, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to ja może wyjaśnię. Chodzi o to, że Serdziugas pojawił się w latach 20., jeśli dobrze pamiętam, na Litwie, natomiast w Koronie Królów, nie wiem, czy to było lokowanie produktu w XIV wieku, nagle nam się z nazwy pojawia. Ktoś pisze, rozumiem, że to się odnosi do Korony Królów i Bolesława. Odpowiedź jest prosta, nikt z władzy by na tym nie zarobił. A tutaj to ja bym już nie był taki pewny, bo tak jak mówiłem, w Bolesławie Chrobrym mamy tę wizję tego silnego władcy, który mocną ręką trzyma państwo. Jest taka scena, jak Otton rozmawia z Bolesławem Chrobrym i mówi, wiesz, no parafrazuję oczywiście, mówi, wiesz, że tam się tam to władza znudziła, pójdę sobie do klasztoru, ty przejmiesz po mnie tron. No Bolesław mówi, dobra, no to tak się umawiamy. Ale co na to tutaj twoi ludzie? No Otton pyta, czy to im się wszystkim spodoba? A Bolesław mówi, pokazuje mu zaciśniętą pięść, mówi, tak trzymam moje państwo, właśnie w ten sposób. I później jest przepiękna scena opisu, kończąca, to zresztą kończąca cały tom, opisu całego państwa Bolesława Chrobrego, czyli od morza aż po tam góry. I na końcu z takim pytaniem retorycznym, czyż nie za mała dłoń książęca, żeby to wszystko objąć? Więc myślę, że gdyby zaakcentowano ten wątek silnego władcy i później chrześcijaństwa, które coraz mocniej wkracza nam w teatr działań, dałoby się jak najbardziej. Jeszcze jedna ciekawostka z Fenikowskiego, o którym tu mówiliśmy. Jest taka przepiękna scena, nie odczytam jej teraz niestety. Mieszko postanawia zdobyć Wolin i tak sobie myśli, że trzeba będzie ten Wolin zdobyć, bo tylko stamtąd popłyną pieniądze, którymi ja się obronię ewentualnie przed cesarzem. I trzeba będzie ten Wolin zdobyć, wysłać tam swoich poborców podatkowych i stworzyć, i tu uwaga, uwaga, nowy ład. Nowy ład stworzyć po to, żeby ten mój poborca podatkowy pilnował, żeby się nikt zanadto nie wzbogacił. Ja powiem szczerze, no czytałem w momencie, kiedy się bardzo dużo o Nowym Ładzie mówiło, więc przekomicznie to zabrzmiało. To u Fenikowskiego w Długim Morzu.
Dziękuję za subskrypcję. Robert Osowiecki pisze, najdłużej chyba w upiory i wampiry to nawet początek XX wieku. No zdecydowanie, tutaj też mogę się anegdotką zasłyszaną od kulturoznawcy podzielić, który opowiadał, że ponoć w Polsce w czasie jednych z badań kulturoznawczych, etnologicznych, przeprowadzanych gdzieś na wsi, rozmawiano właśnie o upiorach i kiedyś ktoś tam gdzieś miał powiedzieć, że no tak, to u nas był taki upiór, co żeśmy tam w kaplicy ciało położyli i on nagle wstał z trumny. No i ci naukowcy pytają, Jezu drogi, i co wyście zrobili? No z myślą, że ten człowiek może gdzieś jeszcze żyje. On mówi, nie no, łopatę mieliśmy, to załatwiliśmy sprawę szybko. Więc no chyba tak, tutaj nasi dziadkowie to chyba do dziś wierzą. Ja myślę, że to jest wiara, która jeszcze się utrzymuje i chyba się jeszcze utrzyma. Więc jeśli jakieś pytania jeszcze są, to piszcie. Bardzo dziękuję w ogóle za dyskusję. Fajnie, że to jest jakiś odzew z waszej strony, bo ja się obawiałem, że nikogo tutaj w ogóle nie będzie. Ale jeżeli tak, to myślę, że z tymi powieściami starożytnymi może spróbujemy za rok. Dziękuję bardzo. To jeżeli pytań już nie ma, to w takim razie... coś się jednak pojawiło. Co z Parnickiego, żeby zacząć? Z Parnickim to jest bardzo duży problem. Bo można zaczynać od jego pierwszych... Chyba najlepiej Parnickiego chronologicznie czytać, tak powiem. Tylko, że o ile jego pierwsze książki są jeszcze takie klasyczne, to później zaczyna się robić już coraz dziwniej i coraz trudniej. Ale na przykład Aecjusz Ostatni Rzymianin, to ze starożytnych rzeczy, ale bardzo, bardzo przyjemna książka, ten jego zbiór opowiadań pierwszy. Może niekoniecznie kryminał, od którego on zaczął i to jest współcześnie jakoś wydane. Nie, z góry mówię, nie wiem, nie znam, nie czytałem, ale to chyba się niezbyt wiąże z jego późniejszą twórczością. Natomiast tak, Aecjusz Ostatni Rzymianin, zbiór opowiadań historycznych, no i później to już Srebrne Orły i dalej można lecieć. Co Bunsz napisał? Czytałem Psie Pole, Bezkrólewie i Braci i było krótkie, nudne. Okrutnie nudne. To znaczy tak, Psie Pole to jest młodzieżówka i to taka chyba pisana bardziej pod, razem ze Zdobyciem Kołobrzegu, taka bardziej pisana pod ówczesną władzę, bo tamten wątki, których Bunsz raczej tak mocno nie akcentował. Natomiast jeżeli chodzi o Bezkrólewie i Braci, to trochę... Chociaż nie, chyba... bo Odnowiciel jest jeszcze trzeci, bo Bunsz pisał w takich zbitkach, że tak powiem, czyli tak powiedzmy trzy tomy kontynuujące dzieje konkretnych bohaterów, czasami dwa, no czasami jeden, tak jak Przekleństwo na przykład, i później kolejny. I rzeczywiście, tylko w odwrotnej chyba kolejności. Bracia najpierw, później Bezkrólewie i później Odnowiciel to tego. Bolesław Zapomniany, tak? I Kazimierz Odnowiciel w trzecim tomie. No, kwestia, czy zanudzi, czy nie zanudzi, no to tutaj już trudno mi jest obiektywnie stwierdzić. Natomiast z tych najlepszych, to mówię, Dzikowy Skarb, Imiennik, no i może coś z tych Łokietkowych. Bo rzeczywiście tam, tutaj ma taką tendencję Bunsz do często opierania się na bohaterach targanych wątpliwościami i emocjami. Tak jak Bolesław Zapomniany na przykład takim bohaterem jest dość irytującym. I Mieszko Bolesławowic później w Przekleństwie, tak, który całą powieść się zastanawia, co tu powinien zrobić, a jak dochodzi do wniosku, co powinien zrobić, no to zostaje otruty. Więc jeśli Bunsza, którego ja bardzo lubię, ale to też, no mówię, mam świadomość tego, że dla niektórych to rzeczywiście może być nudne, to Dzikowy Skarb i Imiennik, to te dwie powieści, czyli Początek Panowania Mieszka, i Imiennik to sprawa
konfliktu Bolesława Szczodrego z biskupem Stanisławem. No dobrze, to jeżeli już pytań nie ma, a chyba nie ma, myślę, znaczy trochę czasu tak mamy, bo do 12:45, ale to żeby już może sztucznie nie przedłużać, to ja podziękuję. I do zobaczenia za rok. No być może z powieścią starożytną. Jeżeli się podobało, to spróbujemy za rok ze starożytnością. Do zobaczenia. Thank you.